tego. To jest świeżo nagrany bas wczoraj. Jesteśmy cholernie zadowoleni z efektu. Bracia po prostu wykonali absolutnie zajebistą robotę. Muszę powiedzieć, że w ten sposób tak efektywnie i tak szybko nie pracowałem nigdy w życiu. Czy panowie znają się na rzeczy, zresztą słyszeliśmy o nich bardzo dużo. Robią zajebistą robotę. To świetnie, że dużo ludzi pracuje przy tej sesji, bo dzięki temu uzyskujemy ileś tam nowych kątów widzenia. Ten pisk ma tak zabrzmieć, że wiesz. Ale teraz znaki podbija, no. Zakład ma zadzwonić, bo już macie sprawę. Kurwa! Na flażolety życia gram teraz. A tu do tego? Bo się wypalisz, kurwa. Ta rotacja ludzi za heblami powoduje, że my czujemy się świeżo i cały czas jest jakaś nowa energia. Także ta sesja zaczęła się przede wszystkim od tego, że żeśmy troszkę porozmawiali, posłuchali muzyki i nauczyliśmy się myślenia dokładnie Nergala, co on chciałby zrobić z tym i jak to widzi. Podobało mi się to, że bardzo szybko pracowali, nie przepuszczali najmniejszego, nie wiem, niestroju albo jakoś słabo zagranej partii. Oni weszli i od razu wiadomo było, o co chodzi. No bo jeden dzień, półtora ustawione brzmienie, nie mieliśmy żadnych pytań. Patrzcie, już troszkę jak Lipko wygląda, nie? W tej chwili robimy basy, solówki i przymierzamy się pomału do wokali. I te wszystkie trzy rzeczy dzieją się mniej więcej jednocześnie. Fajnie zagrałeś. Po prostu mam uzupełnić jakiś utwór solówką, a nie odwrotnie. Kłamliwa świnio! Cały czas tak jest, cały czas tak kurwa krzyczy na mnie, znęca się. Jak ja mam kurwa cokolwiek robić? Pierdolę ten zespół! Odchodzę! Staramy się przychodzić z własnym, wypracowanym brzmieniem. To nie jest tak, że znajdujemy jakąś formułę i po prostu ją powtarzamy przy każdej sesji. Nie, za każdym razem próbujemy nowych rzeczy. Krzyczy na mnie, wydziera się, jeszcze nie płaci, cały czas się trzeba upominać. Płyta się nagrywa, my tylko jej pomagamy.